Radio Conchita. Informacje TOK FM. 12.40 Małgorzata Moskowiec, zapraszam. Afgańskie jednostki specjalne szkolone przez Polaków i przy wsparciu naszych komandosów odbiły z rąk talibów 11 zakładników. To byli Afgańczycy cywile, a także 4 policjantów i 2 żołnierzy. Operacje w prowincji Helmand z powietrza wspierali Amerykanie. Minister zdrowia zapowiada, że lista placówek, które będą należały do sieci szpitali, zostanie opublikowana 27 czerwca. Wtedy też, jak mówił Konstantyna Dziewiu, w radiu publicznym rozpoczną się intensywne przygotowania do podpisania nowych umów z tymi placówkami. Wrocławscy prokuratorzy zajmujący się reprywatyzacją w Warszawie wnieśli sprzeciwy w 3 sprawach dotyczących 3 nieruchomości. Chodzi o tereny na placu Defilad, dawny adres 729 przy Twardej 10 i Mokotowskiej 63. Rośnie liczba ofiar wczorajszej wichury w Moskwie i jej okolicach. W tej chwili władze mówią już o 16 zabitych. W szpitalach przebywa też 108 rannych, a stan 8 z nich jest poważny. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w radiu TOK FM o 13. A teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Dziś burza z gradem, przed którymi ostrzegają synoptycy, wystąpią w zachodniopomorskim, lubuskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Opolskiem. Zacznieć może też w kujawsko-pomorskim, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach chmury na przemian ze słońcem, ale padać nie powinno. Na termometrach od 25 stopni w Trójmieście, Białymstoku, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, w Krakowie, a założyciel dzisiejszego Wrocławiu, Labarianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Jako 20-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie i w dniu Włóczyn 17 kwietnia 1887 roku przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr 1904 roku. Jako przełożona domu kierowała internatem. 2 lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie w 1907 roku, mając błogosławieństwo papieża Lepiusa X. Z 2 siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum świętej Katarzyny. Już pół roku później została erogowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie siostra Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wykorzystując odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia. Rozstała się z nowicjatem i dom zakonny rozrastał się nowicjatem zakonnym w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła się do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie z myślą o pracy apostolskiej na nowych warunkach założyła zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane Urszulankami Szalej. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała jej od razu w dniu 7 czerwca 1920 roku. Włodzimierz Radochowski, narodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec stolicy apostolskiej. Całe życie siostry Urszuli był ofiarą skutków Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej, radosnej służby. Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowi poświęcić nasze siły, nasz czas, nasze życie. Powtarzała często te słowa. Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym, mieszczącym się przy Via del Castello.
została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 roku jej zachowane do dzisiaj ciało zostało przewiezione z Rzymu do Gniew i złożone w kaplicy Domu Macierzystym. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83 urodzin, Święty Jan Paweł II ogłosił ją Rzymie Świętą, założone przez Świętą Duchowską Zgromadzenie Urszulinek Serca Jezusowego Konającego. Realizuje swe zadania apostolskie, przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, również we Włoszech i w innych krajach. Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był święty Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał liczne wolne chwile na wygościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie, nocował często w domu zgromadzenia na Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wlotem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku. Już jako papież odwiedzał dom urszulanek w Rzymie, w Zakopanem, w Warszawie. Serdecznie pozdrawiamy siostry urszulanki, a niech patronka dnia dzisiejszego oręduje za nami przed obliczem Pana Boga. Dane płynące z polskiego historii gospodarki to są świetne. Notabene jutro poznamy szczegółowe odczyty odnośnie PKB za pierwszy kwartał. Jak wiemy, wzrost wyniósł 4% i to nie należy do telewizji, natomiast poznamy szczegóły i co ten wzrost napędzało. No to chcę tylko wybrać w Europie, czyli tak oczywiście na wszystkie dane, że może to jest powoli czas myślenia o tym, żeby przestać tak bardzo interweniować w gospodarkę, czyli tam centralnie, że może powoli trzeba się z tego wykorzystać? No powoli, tak myślę, że ten moment, to może się zbija, to z jednej strony mamy dobre, a w niektórych przypadkach nawet jedynie tego gospodarki, że świetne dane w Europie. Radio Concita, czyli TOK FM Euro. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, X. Co z tym będzie? To jest jedna rzecz. No, druga rzecz to jest... są w Moskwie również wielbiciele... wszystkiego, co jest związane ze starą Moskwą. To oczywiście chruszczowe jakby są brzydkie, ale to się już wpisuje w ten upiornie brzydkie moim zdaniem, ale to się już po prostu opatrzyło, to już jest nasze. I wreszcie no, jest inna rzecz jeszcze, to znaczy w Rosji jest strach, prawda? Jest strach przed protestem, a w takiej sytuacji dla jakiejś części tych ludzi to, że idą protestować w sprawie niepolitycznej, to jest pewnego rodzaju furtką, prawda? Możemy wreszcie wyjść na ulicę, nie będziemy się tutaj bać, to nie jest sprawa, w której podział jest między prawowiernymi putinowcami, a tam manipulowaną przez Zachód opozycją, to jest inny podział, no tu możemy wyjść na ulicę. Ja bym zwrócił uwagę na jeden, jeszcze jeden aspekt, trochę poboczny, ale który coś pokazuje tutaj, to znaczy jakie pieniądze są w Moskwie. Właśnie chciałem zapytać o klasę średnią Moskwy, właściwie zamożność ludzi właśnie w Moskwie, bo to też jest niezwykle ciekawe i też tam wiele mówi o protestujących i o tych protestach. Tak, znaczy jest klasa średnia, ona zbiedniała przez ostatnie parę lat. A ta klasa średnia właśnie w chruszczowkach mieszka, czy różnie? Znaczy, jak ona jest na dorobku, to może mieszkać w chruszczowkach, ale ona szuka czegoś innego. No, w Moskwie jest bardzo dużo budownictwa nowego, prawda? Wszelkiego rodzaju apartamentowców, to też jest w ogóle inna rzecz, taki styl, inna rzecz w procesie architektonicznym, taki był styl, który Moskwie nadał były już mer Łuszkow, to o tym się mówi, o łuszkowskim stylu, który jest taki, no gargamelowy mówiąc, po naszemu, tylko że to jest wielkie, znaczy muszą być wieżyczki,
muszą być jakieś tam portyki, jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy, nowobogackie. Bardzo. I tego tam jest bardzo dużo, ale mi chodziło o inny aspekt sprawy. Bo jednak władze Moskwy mają i wszystkim tym wyrzucanym z tych chrusztów, a to jest... To tak czy owak musiała być masowa skala, chociaż oczywiście nie wszystkie oni tego. Mieszkanie tych samej wielkości. No nawet jeżeli uznamy, że to jest nieekwiwalentne, to znaczy, że trzeba by tym ludziom więcej, bo właśnie inwestowali w to i tak dalej. To są straszliwe pieniądze. Znaczy to coś pokazuje. Znaczy, Rosja to jest kraj, gdzie całe bogactwo tego kraju koncentruje się w jednym miejscu, to znaczy wewnątrz MKAD-u, czyli tej obwodnicy moskiewskiej. A cała reszta, prawie cała reszta wygląda w ogóle jak wewnętrzna kolonia, prawda? Znaczy poziom życia jest wielokrotnie niższy. A Moskwa to jest miasto, w którym od wielu, wielu lat każdy emeryt moskiewski dostaje od władz miasta repetę emerytury. Repetę emerytury? Tak, 100% emerytury państwowej dostaje z Moskwy, tylko za to, że jest, no, teoretycznie, bo koszty życia wyższe, no oczywiście są wyższe, no tym niemniej władze Moskwy na to stać. Taki gest, prawda? Protesty odbywają się m.in. z takim hasłem pokój chruszczowce, wojna rublowce, czyli wywołują tutaj demonstranci te dwa miejsca. Chruszczowka opisaliśmy, rublowka, no czyli ta dzielnica przedmieścia Moskwy, które miasteczko. Czy to jest już polityka, takie hasło, czy to już jest wyzwanie rzucone władzą właśnie? To jest oczywiście hasło polityczne, tak jak najbardziej. No, ale zaoferowane, że jest tak, zaoferowane. Aczkolwiek też no, nie jest ono wprost skierowane przeciwko władzom, prawda? No bo można sobie wyobrazić taką sytuację, w której... Znaczy władza Rosji potrafi przybrać taką formę właśnie antyoligarchiczną, prawda? Że to jest ta władza, która jest po stronie zwykłego człowieka przeciwko bogaczom. To Putin w pierwszym okresie swoich rządów bardzo intensywnie eksploatował ten model. To w ogóle jest rosyjska tradycja, prawda? Jeszcze to można teraz dużo na ten temat mówić. Więc też, jak mówię, jest to hasło jakieś tam polityczne, ale znowuż takie bezpieczne. Pozwalające na właśnie to, co mówił pan wcześniej, przyjść i nie obawiać się, że będzie się wciągniętym w politykę i to będzie później przeszkadzało. Aleksiej Nawalny był na proteście wczoraj, otoczony przez policję, w połowie maja, otoczony przez policję, przez milicję, musiał opuścić demonstrujących, no ale on się tam odnajduje. Na ile teraz Aleksiej Nawalny zyskuje, na ile, bo to chyba jest jedyny taki rzeczywisty opozycjonista, który może rzucić pół rękawicy Władimirowi Putinowi, nie całą chyba jeszcze. Nawalny jest, znaczy rzeczywistych opozycjonistów tam jest znacznie więcej, ale Nawalny jest jedynym liderem, który jest skuteczny, którego ludzie słuchają, to nie ma żadnej wątpliwości w tej chwili, że on wyrasta ponad tych wszystkich innych już o kilka głów. Zwłaszcza po śmierci Niemcowa. Nawalny ma kilka przewag nad tą resztą opozycjonistów. Po pierwsze, od większości z nich jest młodszy, nie od wszystkich, ale od większości tych liderów. Nie jest w żaden sposób umoczony w politykę okresu jelcynowskiego. Czyli tego uważanego za najgorszy, czyli te przeklęte lata 90., które są traumatyczne dla Rosjan z wszystkich możliwych względów. No on się z nimi nie kojarzy i nie zajmował się wtedy polityką. No jest bardzo zdolnym człowiekiem, natomiast bardzo zdolnym politykiem. I jest bardzo możliwe, że jeżeli go wcześniej nie zabiją, to rzeczywiście jeżeli zastąpi załamanie z tego systemu, to Nawalny wyrośnie na... że taka możliwość Nawalny na czele Rosji, to nie jest taka zupełna fantastyka. Natomiast zarazem no, też trzeba powiedzieć, że jest to człowiek, który prowadzi skomplikowane gry, z kim tak do końca to też nie wiadomo. To znaczy z całą pewnością on ma związki z jakimiś tam, jakąś częścią elit władzy, te materiały dotyczące korupcji, które on dostaje, on skąd się dostaje, prawda? Nie wszystko. Tak, on ma oczywiście bardzo sztab, bardzo też zdolnych młodych ludzi, którzy potrafią dużo zrobić samemu, ale jednak nie aż tyle.
12 czerwca ma odbyć się demonstracja w Dzień Rosji. To jest taka troszkę prowokacja w kierunku Kremla, czy to bez znaczenia jest ten Dzień Rosji, że w tym dniu demonstrujący mają wyjść na ulicę, ma ich być około 20 tysięcy? Znaczy, no ma ich być, no to jest zapowiadane. No, ilu ich będzie, to zobaczymy. Po tych demonstracjach wiosennych to można uznać, że być może to będzie udany protest. No, jest to święto narodowe, to jest święto stworzone w okresie jelcynowskim. To, że opozycja demonstruje w dniu święta narodowego, to nie jest jakąś rosyjską specyfiką. To się zdarza w rozmaitych miejscach. Oczywiście tutaj jeszcze dodatkowo może opozycja mówić w ten sposób. Takie przesłanie może być, że oto mówią, że jesteśmy antypatriotyczni, a właśnie jesteśmy patriotyczni. No tak to widzę. W każdym razie ta podglebie do tej demonstracji, aby się udała i wyszło 20 tysięcy, na pewno jest właśnie dzięki protestom w obronie Chruszczowek. Bardzo ciekawie pan opowiada o tym. Geografia społeczna i architektura też między innymi nam opisuje współczesną Rosję i Rosję, w której też mam wrażenie ta nowa Moskwa, nowa Rosja zderza się z tą starą Rosją, starą Moskwą. Dziękuję bardzo. Piotr Skwieciński, publicysta Tygodnika w Sieci, były korespondent w Moskwie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, to był Świat Południe. Reklama. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZ u dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług asystans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom BZU.pl, agenta lub oddział. BZU, możesz na nas polegać. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnes. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnes o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znalezione rozwiązanie. Neomak. Taki powinien być magnes. Żółtkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto, gdy kobiecej twarzy pragniesz przypisać cechę twarzy, szepnij, zbierz od lubę i brawa. Wyglądasz świeżo, jak dostawa. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie. A już teraz super okazja. Ziemniaki wczesne, złote 89 za kilogram. A pomidory rzymskie w wyjątkowej cenie 2,49 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko profesją chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo doświadczalne i odkrywczo. Rozgrzeń swoje neurony. Nauka. Czekamy w sobotę 3 czerwca od 11 do 20 na PGE Narodowym. Nie ma już utrudnień. Wstęp wolny. Dobrze, proszę państwa, reklama za reklamą, a my nie lubimy reklamy, bo to jest złodziejstwo. Nikt nikogo nie ukrywa. Wypowiadana tak, jak te modlitwy są zapisane, po to, by ci z państwa, którzy uczą się dopiero modlitwy, uczyli się tych form prawidłowych. Dlatego taka troszeczkę dbałość nasza o to, żeby wypowiadać tę modlitwę tak, jak ona została zapisana. Bardzo dziękuję też za to zrozumienie, a nade wszystko za modlitwę, za to, że państwo się modlą, że rodzina Radia Maria to jest modlitwa rozmodlona. Rodzina rozmodlona. Prosimy, byście trwali na modlitwie. Módlcie się także za nas, ojców, siostry, wszystkich współpracowników posługujących w radiu. Jesteśmy bardzo potrzebujący tej modlitwy. Bez niej niewiele możemy. Wszystko można mieć, najnowsze środki techniczne, ale błogosławieństwo Pana Boga jest zawsze pierwsze. I o to Boże błogosławieństwo modlimy się razem. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Panu Krystianowi, który realizował od wczesnych godzin porannych program. Minęła 13:00. Za chwilę wiadomości. Tyle, to program Polskiego Radia.
Słuchamy Radia Maryja. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował w Tbilisi, że Polska wspiera drogę Gruzji do sojuszu komunistycznego. Prokuratura krajowa potwierdziła, że w trupie generała Włodzimierza Potasińskiego znajdowały się szczątki trzech osób. O tym, że śledczy znaleźli w jego grobie szczątki czterech innych ofiar katastrofy smoleńskiej, informował wcześniej jeden z dzienników. Wczoraj ujawniono też, że w trupie generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcy operacyjnego sił zbrojnych, odnaleziono fragmenty ciał 8 ofiar. Rząd PO-PSL zapewniał, że czynności sekcyjne i identyfikacyjne w Rosji odbyły się z należytą starannością. W Polsce odmówiono rodzinom ponownych sekcji zwłok. Poseł Andrzej Melek, który w katastrofie smoleńskiej stracił brata, podkreśla, że działania ówczesnych władz powinny być osądzone. Postępowanie polskich władz, premiera, prezydenta, ministrów powinno zostać osądzone w różnych aspektach. Aspekt prawa karnego i Trybunału Stanu, a także przede wszystkim uświadomić opinii jak była manipulowana to, że Rosjanie postąpili tak, a nie inaczej, to ich decyzja. Oni z pełną świadomością przyjmują to koniecznie zamiast działania antyterrorowe. Kolejna propozycja, robiąc strasznie wrażenie, jest humorem. Tak, wiecie, czego się spodziewam, to było do tej pory łącznie prokuratorzy przeprowadzili już 26 ekshumacji. Do końca roku prokuratura planuje otworzyć jeszcze 31 kroków. Z kolei do czerwca przyszłego roku ma być wydobytych i sprawdzonych jeszcze 26 trupie. Wcześniejsze ekshumacje wykazały m.in. zamiany ciał, a także liczne błędy w rosyjskiej dokumentacji sekcyjnej. Lista placówek, które będą należały do sieci szpitali, zostanie opublikowana 27 czerwca, poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Szef resortu zdrowia na antenie radiowej jedynki odnosił się do ustawy o sieci szpitali, która weszła w życie na początku miesiąca. Zaznaczył, że po opublikowaniu listy rozpoczną się bardzo intensywne przygotowania do zawarcia umów z tymi szpitalami już według nowych zasad. Minister wskazywał też, że sytuacja pacjentów w związku z ustawą o sieci szpitali będzie się zmieniać dopiero od października. Wtedy ta ustawa tak naprawdę wchodzi w życie, natomiast ten czas do jesieni to jest czas na różnego rodzaju przygotowania. W tej chwili pracujemy bardzo intensywnie nad kilkoma rozporządzeniami, które wprowadzają szczegóły ustawy w życie. One dotyczą m.in. sposobu obliczania ryczałtu, który będzie podstawą wynagrodzenia dla szpitali. No, jest to również w tej chwili czas, gdzie ostatnie decyzje w sprawie ewentualnych konsolidacji czy innych przekształceń dotyczących samych szpitali mogą podejmować głównie jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą do sieci będą mogły należeć placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ, w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie około 91% środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. W Warszawie powinno się właśnie rozpoczynać pierwsze publiczne posiedzenie Społecznego Trybunału Narodowego. W trakcie obrad zostaną przeanalizowane życiorysy 2 komunistycznych działaczy. Członkowie Obywatelskiego Sądu zdecydują, czy Władysław Gomułka i Zbigniew Domino zostaną ogłoszeni infamistami. Będzie to oznaczało utratę czci i dobrego imienia w społeczeństwie. Tadeusz Burzański, prezes Społecznego Trybunału Narodowego, powiedział, że orzeczenie Trybunału może mieć wpływ na decyzję wymiany sprawiedliwości. Społeczny Trybunał Narodowy ma możliwość orzekania złożonej symbolicznego. To są to właśnie kary infamii, przecież będzie dotyczyło Społeczny Trybunał Narodowy to stowarzyszenie powołane w listopadzie ubiegłego roku. Ma na celu symboliczne osądzenie komunistycznych morderców, którzy nie ponieśli kary za swoje zbrodnie. Inicjatorami powołania Obywatelskiego Sądu są Fundacja Łączka i Reduta Dobrego Imienia. Nie ma to
Polityczna wymiana ciosów na linii Polski MSZ Komisja Europejska. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w wywiadzie dla serwisu Politico ocenił, że szef Komisji Europejskiej Frans Timmermans prowadzi osobistą krucjatę, gdyż sprawy, o które oskarża Polskę, zostały już dawno naprawione przez Sejm. W odpowiedzi na te słowa rzecznik Komisji Europejskiej podkreślił, że decyzje Komisji są podejmowane wspólnie. Żałujemy, że minister nie rozumie roli, struktury i kompetencji Komisji, zaznaczył na konferencji prasowej. Polski MSZ oświadczył z kolei, że reakcja rzecznika Komisji Europejskiej potwierdza, że zarzuty o upolitycznieniu działań Komisji. W podobnym tonie wypowiada się poseł PiS-u Dominik Tarczyński z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Słowa rzecznika Komisji pojawiły się bez pytania jakiegokolwiek dziennikarza, a więc jego zachowanie, mam na myśli rzecznika Komisji Europejskiej, potwierdza słowa naszego ministra o tym, że jest to pewnego rodzaju wendetta, zemsta. Ja też, jako rzecznik polskiego rządu w trakcie przesłuchania w Radzie Europy, bo miałem okazję w imieniu rządu występować na przesłuchaniu jako członek Rady Europy, potwierdzam, niestety, tak Timmermans, jak Jagland, jak i inne wpływowe osoby z innych europejskich próbują na Polsce wywierać presję. Naprawdę. W połowie maja sprawa procedury praworządności trafiła na spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich. Franz Timmermans mówił wówczas, że większość państw unijnych chce dalszego dialogu Komisji Europejskiej z Polską, by rozwiązać spór o Trybunał Konstytucyjny. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie grad bez opadów, tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 25 stopni na północnym wschodzie, na wybrzeżu oraz w dolinach karpackich do 28 stopni w centrum i 31 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Wracamy po aktualnościach dnia. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat wydarzenia zielonogórskie 30 maja 1960. Naszymi gośćmi będą dr Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i radni Zielonej Góry Marek Brudniak i Piotr Bartczak. Początek spotkania na antenie Radio Maryja i Telewizji trwa o godzinie 18.15. Zaś w Radiu Maryja o 21.30 audycja dla małżonków i rodziców. Dziś temat miłość małżeńska, a miłość rodzicielska. Naszymi gośćmi będą Agnieszka i Bartosz Zawiszowie. Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji na legnica2000.pl. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi się przedstawia do drugiej kości o godzinie 8. Pan Wadowicki, szanowni państwo, kochane rodziny Radio Maryja, cieszymy się, że przy sanktuarium Świętego Jana Pawła II i zapraszamy Bractwo, a nie tylko Bractwo Wszystkich Świętych na letnią szkołę Świętego Jana Pawła II od 13 lipca od wieczora do 16 lipca zakończymy mszą świętą, msza święta godzina 12 i później obiad i tak zakończymy. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Słowian i Polaków, bądźmy dumni z Polski Jana Pawła II i szerzmy jego nauczanie dalej. Zapraszamy do Bractwa, zapraszamy Torunian i chętnych z okolic. Zapraszamy też do posługi, to Bractwo, byście mogli państwo obsługiwać, przyjmować wszystkich gości przyjeżdżających z całego świata do tego sanktuarium. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A więc letnia szkoła od 13 lipca do 16 lipca. Więcej informacji na stronie radiomaria.pl, zakładka Bractwo oraz pod numerem telefonu w sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bóg zapłać państwu serdecznie.
razy możemy uczynić wiele, wiele na chwałę Bożą dla umocnienia Polaków, a przez umocnionych Polaków możemy uczynić wiele dla świata. Informacje o sytuacji hydraulicznej w kraju zainteresowani odbiorcy znajdą na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod adresem www.pogoda.pl. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Chrońmy dzieci. Po publikacji w naszym dzienniku rodzice proszą o pomoc w sprawdzeniu szkoły ich dzieci. Niepokoją się, że placówki pod pozorem równości propagują treści homoseksualne. Pierwsze posiedzenie. Jakimi nieruchomościami zajmie się w pierwszej kolejności komisja badająca złodziejską reprywatyzację w Warszawie? Najważniejsze zadania i problemy, z jakimi borykają się posłowie, czytam w naszym dzienniku. Korona Jana Pawła I. Siostra Łucja przepowiedziała mu, że zostanie papieżem. Chciał poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Nie zdążył. Za wiarę i ojczyznę. Jak Tadeusz Kościuszko składał całemu narodowi przysięgę na rynku w Krakowie? W naszym dzienniku barwna opowieść Barbary Wachowicz. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Maja, wtorek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Joachima Brudzińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie marszałku, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, również serdecznie pozdrawiam zarówno ojca, jak i wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo bolesny, zarazem dramatyczny i tragiczny temat. Porażające informacje docierają do ofiar tragedii smoleńskiej, do całego narodu polskiego. Wczoraj, panie marszałku, ujawniono, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, odnaleziono fragmenty ciał 8 ofiar. Dziś media informują, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego także stwierdzono szczątki jeszcze 4 innych osób. Informacje te potwierdziła prokuratora. Żona pana generała Kwiatkowskiego mówi wprost: krzyczeć mi się chce na cały świat. Nienawidzę kłamstwa, 7 lat mnie okłamywali. No i ten krzyk wdowy po panu generale, ten krzyk wszystkich najbliższych ofiar tej tragedii jest takim jednym wielkim rzutem sumienia nas wszystkich, nas, którzy przez te 7 lat musieli żyć w tym kłamstwie, o którym mówi pani generałowa. Kłamstwie, które zaserwowali Polakom ci, którzy ponoszą współodpowiedzialność na pewno w tym wymiarze moralnym i w tym wymiarze również politycznym za tę tragedię, czyli mówiąc wprost, był premier Donald Tusk, mówiąc wprost, była premier Ewa Kopacz, były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, były prezydent Bronisław Komorowski i byli dowódcy chociażby Biuro Ochrony Rządu awansowani na wyższe stopnie generalskie przez wspomnianego Bronisława Komorowskiego. To ci politycy niejednokrotnie, nawet jak byliśmy tego świadkami, rechoczący na lotnisku wojskowym okręcie w oczekiwaniu na trumny kolejnych ofiar. Pamiętamy te rozmawione miny prezydenta Komorowskiego, ten głośny śmiech, a właściwie rechot, bo jakże inaczej nazwać to w tej sytuacji najważniejszych ówczesnych polityków Platformy Obywatelskiej i ich wielokrotne deklaracje i zapowiedzi. Deklaracje o tym, że dochowują najwyższej staranności w wyjaśnieniu wszystkich przyczyn tej katastrofy, że dochowują należytej staranności również, jeżeli chodzi o identyfikację ciał ofiar, w końcu zapewnienia o tym, że państwo zdało egzamin, że państwo polskie pod ich rządami wywiązało się również w tym wymiarze takim niezwykle emocjonalnym, no bo to ten krzyk pani generałowej, ten płacz, czyż to dotyka praktycznie każdej rodziny.
która tam pod Smoleńskiem straciła swoich najbliższych. Otóż dla nikogo nie jest tajemnicą, że tego typu sytuacje jakże charakterystyczne, jakże nieprzypadkowe. I tutaj nie można absolutnie zwalać winy na to, że był chaos, był bałagan. Umieszczenie ciała polskiego generała, ciała zawiniętego w folię budowlaną, przewiązaną jakąś śliną czy jakimś sznurkiem, nie można wytłumaczyć żadnym bałaganem, żadnym chaosem, a jeszcze dorzucenie do trumny szczątków siedmiu innych ofiar jest czymś tak charakterystycznym dla tej no, trudno powiedzieć kultury, ale pewnej specyfiki rosyjskiej, że siłą rzeczy cisną mi się tutaj do serca, do umysłu takie porównania z tym, jak po 1945 roku ich bolszewicy najemcy, oficerowie UB, oficerowie informacji wojskowej, ludzie, którzy wysługiwali się Stalinowi, traktowali polskich bohaterów, polskich oficerów skrytobójczo mordowanych, a później chowanych właśnie wśród gruzu, gdzieś pod zamurowywanych razem z jakimiś śmieciami na cmentarzu. Tutaj łączka jest tego najlepszym razem, więc to, co uczyniono z ciałami polskich generałów, i wydaje mi się, że to też nie jest przypadek, że akurat w stosunku do ciał generałów zastosowano tak no, haniebne i tak uwłaczające ich godności ich rodzin działania. Rosja Putina, sam Putin, to ludzie, którzy nigdy nie pogodzili się i nie chcą pogodzić się z tym, że Polska wybiła się na niepodległość, że świat polskiej armii wyszkolony, bardzo wysoko oceniany przez naszych sojuszników w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, że takie osoby jak generał Błazik, jak pozostali dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, przecież tam pod Smoleńskiem zginęli wszyscy dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych polskiej armii, to polscy patrioci, to oficerowie, dla których suwerenna, niepodległa i bezpieczna również w wymiarze militarnym Polska z nich dowódcą, bo przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych był również świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, że ten kwiat polskiej armii i polskiej polityki, który zginął w cały czas niewyjaśnionych dramatycznych okolicznościach pod Smoleńskiem, że to było na rękę imperialnej polityce Rosji. Putin wiedział dobrze, że nie pozostawi Ukrainy samej sobie, wiedział, że prędzej czy później armia rosyjska dokona aneksji Krymu. Został upokorzony porażką armii rosyjskiej w Gruzji i to upokorzenie również przypisywał świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, bo gdyby wtedy nie ta słynna inicjatywa wylotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi, to pewno Tbilisi został zajęty przez wojska rosyjskie. Nie wiedział też bardzo dobrze, że armia gruzińska mogła liczyć tutaj też na wsparcie polskiej armii. Co za tym idzie, jestem o tym przekonany, jest to moje wewnętrzne przekonanie i wręcz pewność, że to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem, tak naprawdę miało swoje korzenie właśnie w tych wydarzeniach. Nie bez powodów zamieniono ciało również świętej pamięci Anny Walentynowicz, nie bez powodów również zamienione zostało ciało ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźcy. Nie bez powodów również traktowano tak, a inaczej ciało pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. I o ile w tej wielko cały czas ruskiej imperialnej polityce rosyjskiej można dopatrywać się, nawet należy dopatrywać się pewnej kontynuacji z tym wszystkim, czego nasz naród doświadczył od czasów carskiego gnuta poprzez reżim stalinowski, komunistyczny. Najbardziej bolesne w tym wszystkim przede wszystkim jest to, że tak jak u boku carskich oprawców, tak jak u boku stalinowskich oprawców znajdowali się ludzie pokroju Humera, Różeńskiego, Lenina czy innych oprawców mordujących polskich bohaterów, tak dzisiaj u boku Putina na Sopockim Molo znalazł swoje miejsce Donald Tusk, który wszystko na to wskazuje,
Taka jest moje przekonanie. Wtedy na MONO dogadywał się z Putinem co do rozdziału wizyt, a skutkiem rozdziału tych wizyt była ta dramatyczne wydarzenia w Smoleńskim Mgle. To w końcu wtedy również doszło do tej, no cóż dużo mówić, upokarzającej dla polskiej sytuacji, gdy premier polskiego rządu wspólnie z premierem Rosji kładł kamień pod budowę cerni do upamiętnienia rosyjskich ofiar mordu katyńskiego, a wystawiano tutaj na ten tragiczny lot polskiego prezydenta. Pamiętamy wszyscy, brzmią w naszych uszach słowa ówczesnego marszałka Sejmu Komorowskiego, który komentował wydarzenia w Gruzji. Jaka wizyta, taki zamach, nawet ślepy snajper trafił z tej odległości. To wszystko były sygnały czytane w Rosji jako zezwolenie na to. Ten prezydent i osoby mu towarzyszące nie mają ochrony państwa polskiego. A kiedy już doszło do tej tragedii, to takimi kłamliwymi, jakże dzisiaj fałszywymi faryzyjskimi słowami zapewniano nas o tym, że państwo polskie zdało egzamin. No przecież brzmią nam w uszach tym płaczliwym, takim upiliwym głosem, a dzisiaj już wiemy, że po prostu było to ordynarne kłamstwo, garstwo wypowiadane w obliczu polskiego Sejmu przez Ewę Kopacz, że ona osobiście dopilnowała z jakim to szacunkiem najdrobniejszy kawałek ciała, jak przesiewano ziemię, jak przekopywano na met, jak rosyjscy patomorfolodzy ramię w ramię z polskimi patomorfologami, ona stała tutaj, prawda, jaką tą empatią, jakim szacunkiem najmniejszy skrawek ciała ofiar katastrofy smoleńskiej badano, składano do grobu, a dzisiaj wiemy, że po prostu zawijano w folię budowlaną razem ze śmieciami, gruzami ciała naszych rodaków. Ten krzyk pani generałowej, wdowy po polskim generale, powinien brzmieć nam w uszach do końca wyjaśnienia tej tragedii. Jakże dzisiaj układa się w logiczną całość również to, czego jesteśmy świadkami przy okazji już od kilku miesięcy od wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów na krakowskim przedmieściu każdego 10. Pamiętamy te wykrzywione nienawiścią, agresją, złością twarze ludzi, krzyczących łapy wnętrz od grobów, zakłócających uroczystości modlitewne poświęcone pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy te nienawistne twarze, pełne obelg, jak słusznie zauważył ojciec Mieczysław Tokarczuk, niejednokrotnie wycie przypominające wycie ludzi, wobec których dokonuje się egzorcyzmów, i te krzyki, łapy wnętrz od grobów, żadnych ekshumacji, co wy tam robicie? Jak dzisiaj słyszę polityka Platformy Obywatelskiej, szefa klubu, pana Neumanna, który mówi o tym, że właściwie to powinny być jeden grób dla wszystkich. Tak, najrozsądniej byłoby, gdyby wszystkie ofiary były pochowane w jednym grobie, panie marszałku. Czyli dokładnie idziemy drogą sowieckich oprawców, ci, którzy skrytobójczo zamordowali strzałem w tył głowy polskich oficerów w Katyniu, również chowani w jednym grobie. Ci następcy stalinowskich oprawców później tutaj w Warszawie w 1945 roku mordując polskich oficerów, żołnierzy niezłomnych, czy to w więzieniu mokotowskim, czy w innych ubeckich katowniach, również chowali ofiary z tych morderstw w bezimiennych zbiorowych mogiłach. Tak pochowano Inkę z podchodnikiem cmentarnym, tak pochowano polskich bohaterów na Powązkowskiej Łączce, właśnie bezimiennych grobach. Również często ich ciała przemieszane były z gruzem, ze śmieciami. Dzisiaj ci, którzy zapewniali nas przed 6 lat, że państwo polskie zdało egzamin, że oni biorą pełną odpowiedzialność. Pamiętamy słowa Donalda Tuska, który powiedział: biorę pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Więc Donald Tusk musi mieć świadomość, że ta odpowiedzialność państwa kiedyś go to sięgnie, że kiedyś będzie musiał zdać sprawę z tych słów, które wypowiedział, tak samo jak jego najbliżsi współpracownicy. I jeszcze jedna jakże gorzka
no, refleksja, kiedy o 6 lat za późno rząd, prokuratura podejmowały działania, które powinny być podjęte natychmiast, kiedy tylko to wydarzenie miało miejsce, to znaczy dokonania ekshumacji, sekcji zwłok naszych rodaków. Jakiś krzyk się podniósł. I nie mówię tylko tutaj o tym wyciu, z którym mamy do czynienia co miesiąc na krakowskim przedmieściu. Ja nie wiem, kto jest inspiratorem tych nieszczęśników, ale wiem jedno, że służą oni Putinowi, służą oni też tym, którzy próbują odsunąć od siebie odpowiedzialność za to, co wydarzyło się, dlaczego w ogóle wydarzyło się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Tutaj jeszcze wiele znaków zapytania, ale wiemy jedno, nie spoczniemy i nie zatrzyma nas żaden krzyk, żadne opętańcze wycie, żadne rzucanie się pod samochody czy pod marsz ludzi w modlitwie upominających się o prawdę. My jako dzisiaj politycy odpowiedzialni za państwo polskie dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie okoliczności tej tragedii zostały wyjaśnione, aby stanąć tutaj w prawdzie i również, aby przywrócić godność naszym bohaterom, bo tak należy ich nazwać, naszym oficerom, wszystkim tym, którzy oddali swoje życie podczas tej wyprawy, której celem było upamiętnienie i uhonorowanie ofiar mordu i zbrodni katyńskiej. Proszę zwrócić, drogi ojcze, uwagę, jak to wszystko zamyka się pewną klamrą, jak ci, którzy w przeszło 70 lat właśnie w tych zbiorowych, bezimiennych mogiłach pod tą warstwą ziemi w katyńskim lesie próbowali ukryć swoją zbrodnię, tak samo dzisiaj dokonując ekshumacji zwłok naszych generałów, wszystkich, którzy tam w Smoleńsku zginęli, widzimy, jak podobne metody i tutaj zostały zastosowane, jak w sposób, no, jakże inaczej powiedzieć, jeżeli niecelowy, bezczeszczono zwłoki naszych rodaków. Jakże bolesne w tym wszystkim jest to i jestem oczywiście w stanie zrozumieć i wyrazić przede wszystkim swoje współczucie wobec wszystkich najbliższych tej tragedii, jak naszych rodaków, ofiary tej katastrofy pozostawiono tam samych sobie, a jak cały wysiłek ówczesnego państwa, aparatu państwa polskiego był nastawiony tylko i wyłącznie na to, jak poprzez różnego rodzaju medialne szopki, wywoływanie różnego rodzaju awantur odwrócić uwagę od istoty rzeczy. Bo dopiero dzisiaj możemy sobie jasno jakby dać odpowiedź na pytanie, po co była awantura z krzyżem na krakowskim przedmieściu. Po co było wtedy spuszczenie ludzi i wezwanie przez Palikota, bliskiego przyjaciela Bronisława Komorowskiego, wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, tej kulturowej dziczy. Wtedy na krakowskim przedmieście pamiętamy ten krzyż zbity z puszek, pamiętamy te gaszone niedopałki papierosów na szyjach modlących się kobiet, te gaszenie zniczy poprzez oddawanie oczu przez pijaną żulię i dziczy skrzykniętą tam przez Palikota. I tak samo jasnym dzisiaj wydaje się być też to, czego jesteśmy świadkami na krakowskim przedmieściu, kiedy prokuratura, od kiedy zaczęły się te awantury, od kiedy zaczęło się to wycie, no to wręcz opętańcze wycie, no od momentu, kiedy zapadła decyzja prokuratury o ekshumacjach podobnych sekcjach zwłok. To wtedy ludzie skrzyknięci tam dzisiaj przez jakiego kasprzaka czy kasprzyka, ludzie z białymi różami w rękach, białymi różami, które są znakiem pokoju, miłości, przyszli na krakowskie przedmieście, dokonując barbarzyńskiego zagłucania uroczystości, również uroczystości w kolejną rocznicę. To prowokacje, zmieszanie się w tłum, to prowokowanie ludzi modlących się. Dzisiaj mamy odpowiedź dlaczego. No dlatego, że wiedziano, że jeżeli te ekshumacje zostaną przeprowadzone, to wtedy prawda ujrzy światło dzienne. I w tej prawdzie będzie musiała stanąć właśnie wspomniana Ewa Kopacz, Donald Tusk, Komorowski, Sikorski i inni ludzie, którzy wtedy ponosili odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Jest to niezwykle bolesne, jest to niezwykle dramatyczne, szczególnie dla
dla rodzin, dla wszystkich bliskich, ale jest to też niezwykle dramatyczne i upokarzające dla nas jako całego narodu, całego państwa. Bo jeżeli bez mała 40-milionowe państwo zostało po tej tragedii wtłoczone w ręce Rosjan, oddano całe to śledztwo w ręce Rosjan, oddano i zapewniano o znakomitej współpracy, o niezwykłej empatii, no to dzisiaj widzimy, w jakim miejscu byśmy byli, gdyby u władzy byli ci, którzy z jednej strony, tak jak powiedziałem, w sposób polityczny i moralny ponoszą odpowiedzialność za tę tragedię, za to igranie z ogniem, za to wspólne z Rosjanami osłabianie i dezawuowanie pozycji ówczesnego prezydenta. No i najwyższy czas, żebyśmy jako Polacy też zrozumieli, że jeżeli my sami tej tragedii nie wyjaśnimy, to nie wyjaśni jej nam nikt. Tak samo jak przez dziesięciolecia ukrywano prawdę o Katyniu, ukrywano ją w gabinetach polityków brytyjskich, amerykańskich, czy Roosevelt, później Truman, czy Churchill nie mieli świadomości, kto naprawdę zamordował naszych bohaterów. Nie, a jednak w imię jakichś geostrategicznych interesów paktowali z diabłem. Trzeba było Reagana, aby nazwał Rosję, tak na to zasługiwała, jako imperium zła. I dzisiaj wiemy jedno. Nie chcielibyśmy dobrych sąsiedzkich stosunków z każdym z naszych sąsiadów, również z Rosją, ale nie może być tych dobrych sąsiednich stosunków, jeżeli nie będą one oparte o prawo, jeżeli nie będą oparte również o zasadę i prawo Polski do bycia w pełni suwerennym, niezależnym i pozbawionym jakichkolwiek wpływów rosyjskich państwem. I Rosja musi to zrozumieć, muszą to zrozumieć też ci, którzy dla własnych karier, dla własnych stanowisk, tylko po to, aby zostać ważnym politykiem w Brukseli, nie wahali się paktować z tymi, których, tak jak już powiedziałem kiedyś, Ronald Reagan określił mianem imperium. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za komentarz do tej bulwersującej sprawy. Oczywiście sił potrzebnych życzymy na tej drodze wyjaśnienia prawdy o tragedii smoleńskiej. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o modlitwę przede wszystkim za duszę naszych wszystkich, którzy polegli tam w Katyniu. Przeszło 70 lat temu polskich oficerów, polskich bohaterów, o duszę tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, ale też proszę o modlitwę o siły dla wszystkich najbliższych ofiar tej katastrofy, bo to, co przechodzą dzisiaj te rodziny, jest ponownym dramatem, ponowną traumą i, tak jak powiedziała to pani generałowa, ponownym krzykiem rozpaczy ich zbolałych serc. Bóg zapłać, dziękuję.